Jezusowi Chrystusowi. Amen. Moi kochani, na samym początku chcę powiedzieć, że Bóg jest wierny. Doczekałem tego, co jest tak dla niektórych odległe. No, jestem już od wczoraj na emeryturze i cieszę się, że będę mógł również i być do dyspozycji całkowicie już Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Ale tylko tyle. Dzisiejszą usługę chciałbym zatytułować, jak za każdym razem, myślę, że Duch Święty doprowadzi, bo jest to adekwatne do tego, co było w proroctwach. I tytuł tej usługi jest taki: czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy domu Pan przyjdzie. My jesteśmy wszyscy, tak jak Słowo Boże mówi, w rękach Boga. To Bóg jest tym, który jeśli otworzy, to nikt nie zamknie, a jeśli zamknie, to nikt nie otworzy. Amen? A więc dzieci Boże w pewnym momencie życia, tak jak żeśmy mieli teraz w środę to święto, składają swoje życie w ręce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale Słowo Boże jest pełne takich informacji, przestrzeżeń, jak dziecko Boże powinno wyglądać. Uświęcenie, życie według Słowa Bożego, tak jak żeśmy słyszeli dzisiaj również, abyśmy nie kradli, że Bóg wszystko widzi, że odda wszystkim tym, którym się wydaje, że można po prostu gdzieś w ukryciu, jak w innym miejscu Słowo Boże mówi, zrobić coś, czego Bóg nie zauważy. Jest to nieprawda. Cały świat, całe stworzenie jest w ręku Pana, ponieważ On je podtrzymuje swoją mocą. Amen. Ewangelia Marka, kiedy byśmy otwarli na poparcie tego, co dzisiejszą usługę jest, a troszeczkę tylko ten tytuł jest po to, abyśmy czuwali. Abyśmy czuwali nawet i wtedy, kiedy tu jest zwiastowane Słowo Boże, albo kiedy czegoś słuchamy przez środki masowego przekazu, abyśmy czuwali. To jest bardzo istotne. Abyśmy nie polegali na naszym intelekcie, wiedzy, doświadczeniu, ale abyśmy polegali na Panu naszym Jezusie Chrystusie i na niezawodnym Jego Słowie. Amen. Moi kochani, otwórzmy 13 rozdział Ewangelii Marka, 35-37 werset. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. A gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. A więc widzimy, że to czuwanie jest aktualne. To, co Jezus mówi, mówi do wszystkich, abyśmy czuwali. Bo Pan przyjdzie. Dzisiaj słyszeliśmy, że Pan przychodzi wkrótce, ale chcę podkreślić również, że Pan jest Panem naszego życia i On może w każdej chwili przyjść. Zażądać naszej duszy, zażądać rozrachunku. A więc musimy sobie zadać to pytanie, jak czuwamy? Jaka postawa jest nasza tego, co jest związane z tym, abyśmy czuwali? Ewangelia Łukasza, kiedy byśmy otwarli Ewangelię Łukasza, jest tam pewnego rodzaju wskazówka. Taka recepta, zawsze to z powodu mojego wykształcenia. Lubię recepty, kiedy żeśmy mogli pisać recepty. A więc to jest taka recepta do naszego życia, abyśmy czuwali. 6 rozdział Ewangelii Łukasza i znajdziemy tam pewną informację, pewien kierunek tego, jak wyglądać powinno nasze czuwanie. A więc otwórzmy Ewangelię Łukasza, 6 rozdział i będziemy czytać 43-45 werset. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zabierają z cierni fig ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobre, a zły z złego wydobywa zło, albowiem od obfitości serca mówią usta. Amen. Piękne wskazanie. Proste rozróżnienie. Tak jak mówiłem bodajże w lutym, wasze tak powinno być tak, nie powinno być nie, co ponad od złego. A więc widzimy, że wszystkie rzeczy, które nam się wydają bardzo często, są od złego. Słowo Boże mówi tak lub nie. A więc z natchnienia Ducha Świętego pisarze Słowa Bożego pisali bardzo prosto. Tak lub nie.
nie ma wielkiego wyboru. A więc widzimy, że porównanie również z drzewami jest bardzo prostym również porównaniem, a również i bezdyskusyjnym. Ponieważ na dobrym drzewie, jak znamy przyrodę, tak to uczył się biologii, no nie ma sprawy, żeby jakiś inny owoc wyrósł, prawda? I Słowo Boże tutaj mówi ogólnie, że na dobrym drzewie rosną jakie owoce? Dobre. A na złym rosną złe. Nasza duszebność w pewnym momencie powoduje taką w nas takie nas zachwianie, że czasami nawet każdego z nas złapie się na potknięciu i na grzechu, abyśmy o tym pamiętali. Ale Słowo Boże jest precyzyjne i daje nam tutaj w kolejnym wersecie pewną wskazówkę, abyśmy dobrze to rozumieli. Albowiem z obfitości serca mówią usta i z dobrego skarbca serca wydobywa się dobro. A więc widzimy, że Słowo Boże tutaj nie patrzy na naszą duszebność, która czasami zawodzi, ale patrzy na to, co jest w sercu. Patrzy na to, co jest włożone w nasze serce. 13 rozdział, 2 werset Ewangelii Jana, nie musicie otwierać. Diabeł zauważył, że coś w sercu Judasza, o którym dzisiaj też będziemy mówić, jest nie tak. I wzbudził, co? Myśl, aby sprzedał Jezusa. Tragedia. Ja radzę każdemu z nas i sobie, abyśmy w sercu dobry skarb złożyli. A dobrym skarbem w sercu jest co? Słowo wiary, które nam głoszono. Słowo wiary, które powoduje wzrost naszej wiary, które powoduje to, że się upamiętamy i powoduje to, że co? Że zostajemy usprawiedliwieni. Bo, prawda, z postawy serca naszego zostajemy usprawiedliwieni, a ustami wyznajemy ku zbawieniu. List do Rzymian, można to sobie przeczytać. A więc widzimy, że dobry skarbiec, kiedy będziemy czuwać, umożliwia nam wydobywanie dobrych rzeczy. Ale jest i przestroga, że złe nastawienie serca będzie obfitowało w złe owoce. Amen. I porównanie z drzewem nie da się w jakiś sposób filozoficzny wytłumaczyć, prawda? Ja mam takie zdanie, ja mam takie. No, dzisiaj nawet w genetyce, prawda, biologicznej robią się pewne mieszanki, bo jest sprzężyto, ale natura tak nie ustaliła. I Słowo Boże tu wyraźnie mówi, że na jednym drzewie absolutnie nie będą rósł ani głóg, ani winorośl, prawda? Ale osty będą rósł na drzewie, które je wydaje. Więc musimy bardzo prosto zdefiniować swoje wnętrze. Musimy w czuwaniu, o którym dzisiaj będę mówił, bardzo ostro dla siebie zidentyfikować nastawienie naszego serca. Amen? W tym czuwaniu. Postawa czuwania to kolejny efekt recepty. Jaka powinna być nasza postawa? A więc widzimy, że identyfikacja postawy jest na bazie owocu. Natomiast postawa, która będzie skłaniała nas i pójdzie do tego, abyśmy wydawali te owoce, jest również w Słowie Bożym napisana. Jest również postawą godną naśladowania. Kiedybyśmy otwarli troszkę dalej Ewangelię Łukasza, 10 rozdział i 39, 40 drugi werset. Znane nam słowa Boże, a więc 10 rozdział i będziemy w Ewangelii Łukasza czytali 39 i 42 werset. Ta miała siostrę, na imię jej było Maria, która usiadła u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedział jej więc, powiedz jej, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która jej nie będzie co odjęta. Dwie postawy, dwie kobiety, których Jezus nie zganił. Wydawałoby się z pozoru, prawda, sądząc, że no troszeczkę jest leniwa, ta, która usiadła u
nóg Jezusa. To kolejny symbol. Wybrała dobrą cząsteczkę. Usiadła u nóg mistrza, nauczyciela. Jezus nie zganił krzątania tej pierwszej, ale troska o to wszystko, żeby było perfekcyjnie, zasłoniła to, co było najważniejsze. Amen? Słuchanie Słowa Bożego. Ta postawa nie jest potępienia godna, ale ta postawa wskazuje nam na to, że jej siostra wybrała akurat w tym momencie bardzo mało ważną cząsteczkę. Można to było wszystko zrobić później, ale Maria usiadła u stóp Jezusa i co robiła? I słuchała słowa Jezusa. Słuchała słowa Bożego. I Jezus mówi, że to jest bardzo dobra cząsteczka, która nam nie będzie odjęta. A więc widzimy, kiedy byśmy chcieli dobrze czuwać, a bój toczymy nie z siłami tutaj na ziemi, ale z władcami w okręgach niebieskich, a więc czuwanie mamy zapisane w kodzie genetycznym chrześcijan. I widzimy, że ta postawa Marii jest postawą godną naśladowania. Jest postawą, która również jako cząsteczka nie będzie nam odjęta. Pamiętajmy o tym. Wiele czasu poświęcamy różnym kazaniom, różnym filmom, różnego rodzaju naszym zajęciom poza chrześcijańskim. Ja ich nie krytykuję. Jezus też tutaj nie krytykował tych wszystkich rzeczy, które należą do duszebności. Ale priorytetem jest to, abyśmy w naszym sercu ulokowali Słowo Boże i aby ono tam było. Bo w każdym zagrożeniu będzie z tego dobrego skarbca, tak jak żeśmy czytali, możliwość wydobycia tego, abyśmy się ostali w dniu złym. Amen. I teraz, kiedy byśmy popatrzyli na takie trzy postawy serca, które z tych dwóch postaw Jezus je pochwala, Słowo Boże je pochwala, a jedna postawa, będę o niej mówił, również wytwarza sama przez się pewnego rodzaju złudę. Bardzo ciekawe. I kiedybyśmy otwarli teraz Ewangelię Jana, trzy postawy. W Ewangelii Jana, kiedy żeśmy na grupie domowej o tych postawach mówili, 12 rozdział. I pierwszy, drugi werset przeczytam, a potem po kolei będę omawiał te trzy postawy pokrótce. Ewangelia Jana, 12 rozdział od pierwszego wersetu. A na 6 dni przed Paschą przyszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. Halleluja. Będziemy kiedyś siedzieć przy stole na uczcie wesela baranka. Amen. Postawą chrześcijan i podstawą jest to, że Jezus co? Zmartwychwstał. Jest obietnica dla tych, którzy czuwają, że będą z Nim tak jak Łazarz siedzieć co? Przy stole. Wspaniała obietnica, wspaniała nadzieja. Widzimy, że świat fizyczny, nasze doznania, doświadczenia w duszebności wskazują na to, że Bóg objawił się w światu, że jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Początku naszego nie pamiętamy, nasi rodzice wiedzą. Ale koniec mogliśmy oglądać w wielu, wielu przypadkach. Kiedy jest w Słowie Bożym, że lepiej iść do domu, co? Żałoby, aniżeli do wesela. Bo tam widać koniec czego? Każdego. Więc czuwanie jest wpisane w to, aby dzieci Boże były czuwające i ostrożne. Ale tutaj widzimy, że Marta posługiwała. Łazarz zaś siedział z Jezusem. Marta dalej była pracowitą osobą. Usługiwała im. Ale zobaczmy teraz kolejne ukazanie tego, co zrobiła jej siostra. Co zrobiła jej siostra. Postawa Marii. Amen. Ona w tej pierwszej odsłonie, kiedy żeśmy czytali, ona co?
usiadła u nóg Jezusa i słuchała. To pewnego rodzaju kierunek. Wiemy, że w wielu miejscach Słowa Bożego jest o nogach. Bardzo ciekawa rzecz. Zastanawiałem się, modliłem się do Boga, aby to mi zostało w pewnym momencie wyjaśnione. I kiedy zobaczymy na postawę Marii, to czytamy w trzecim wersecie. Postawa Marii, 12:3. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści narodowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonnością maści, wonią maści. Moi kochani, to pewnego rodzaju symbol. Kiedy, tak jak brat Andy ostatnio mówił, że jedna również z niewiast, co? Padła do nóg Jezusa i co? I namaściła go również olejem, a włosami i łzami ocierała te nogi. A tutaj nagle, prawda, olej, maść jest symbolem namaszczenia, prawda? I ona tym gestem dała do zrozumienia, że Jezus jest jej drogą i ona chce iść w Jego ślady. I jest to również symbol, że wypełniła ta miła woń. Ta miła woń wypełniła całe te wnętrze. Najdroższe olejki i najwspanialsze zapachy, ja nie jestem producentem, ale kiedyś oglądałem, to jest potężny trud. W płatkach na przykład róż jest bardzo, bardzo mało olejku. Ale kiedy Maria usiadła i namaściła nogi Jezusa, pewnego rodzaju również, tak wierzę, pewien proces musiał wcześniej odbyć się w jej sercu. Uznała go jako swojego mistrza. Uznała go jako tego, który będzie również jej zbawicielem. Wizualnie widziała, że Łazarz zmartwychwstał. Wybrała znowu kolejny raz dobrą cząstkę, symbolizując tym gestem, który wykonała, to, że Jezus Chrystus jest jej nauczycielem. Że to słowo, które głosi, pochodzi od Ojca w niebiesiech. A w tamtym czasie w Izraelu było wiele nauk, wiele stronnictw, wiele podejścia do Słowa Bożego, a nawet byli również i kabaliści, którzy wprowadzali pewnego rodzaju, prawda, okultyzmy w postaci białej magii. Ale Maria wybrała bardzo dobrą cząsteczkę, która, tak jak Pan Jezus jej powiedział, nie była odjęta. Pan Jezus nie zganił Marii i kiedy byśmy dalej teraz czytali, co to oznacza? Piąta Księga Mojżeszowa, kiedy byśmy ją otwarli, taki pewnego rodzaju symbol, będziemy rozważać tego namaszczenia nóg. I Piąta Księga Mojżeszowa, kiedy byśmy otwarli na 33 rozdziale, 3-4 werset. Zaiste, miłuje On lud swój, wszyscy poświęceni Jego są w ręce Twojej. I kroczyli oni za stopami Twoimi. Przyjęli wypowiedzi Twoje. Amen. A więc widzimy, że wszyscy poświęceni kroczyli drogą Najwyższego. I przyjęli co? Jego pouczenie. Gdzie oni je przyjęli? Do zmysłów, aby je znowu intelektualnie przerobić na modłę swoich wyobrażeń? Ale ci, którzy się poświęcili, ci, którzy dokonali sprawiedliwości Bożej, idą, co? Śladami Boga. Ten gest Marii, kiedy usiadła przy nóg Jezusa, to zapowiadał, że pójdzie śladami tego, którego wybrała za swojego mistrza, którego wybrała za Zbawiciela, którego wybrała za Króla Izraela. Amen. Kiedy byśmy dalej rozważali, 4 werset mówi, naukę, którą podał nam Mojżesz jako dziedzictwo zgromadzenia Jakubowego. Wybrała naukę, to jest Stary Testament, jako dziedzictwo. Jezus mówi, że wszystko, co mówi, mówi od Ojca swego. Zakon duchowy, on zawiera się również w zakonie, który Bóg dał Mojżeszowi. Bo Pan Jezus sam powiedział, że ani jota nie przepadnie z zakonu. To zakon, pięcioksiąg, psalmy, prorocy świadczą o
Jezusie. I my, będąc z tej drugiej owczarni, z której Jezus czyni jedno, już widzimy w naszych czasach to, ponieważ wielu Żydów się nawraca i Jezus już dzisiaj czyni jedno, że będzie jeden pasterz i jedna owczarnia, ale ci wszyscy, którzy rozważają Słowo, tak jak w Tymoteusza jest powiedziane, całe Pismo jest co? Jest natchnione. Jest pożyteczne do wychwytania błędów, do życia w pobożności, do tego, abyśmy mieli zdrową i dobrą naukę. Abyśmy właśnie w tym czuwali. Bo tak nas przekonuje Słowo Boże. Abyśmy, tak jak Słowo Boże mówi tutaj w 4 wersecie, naukę, którą podał nam Mojżesz. A my moglibyśmy to również przenieść. Naukę, którą podał nam przez naukę apostolską Pan Jezus Chrystus i Duch Święty. Amen. I to jest czuwanie. Moi kochani, aby to potwierdzić, psalm 119, tak jak tu już wielu przede mną mówiło, piękny psalm i rzeczywiście to jest piękny psalm, który zachęca do właśnie rozważania, chodzenia, czytania Słowa Bożego. Psalm 119 również ujmuje to, o czym dzisiaj mówimy, a jest to 101 werset. Kiedybyśmy otwarli psalm 119, 101 werset mówi: wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Amen. Kolejna wskazówka. Wstrzymuję się, moje nogi wstrzymuję od wszelkiej złej drogi, a jeśli to będę robił, to skutek jest taki, że będę strzegł czego? Słowa Twego, Panie. To jest logiczna konsekwencja. Nie pozwalam sobie iść gdzie indziej, gdzie mogłyby moje nogi być później z powodu mojej złej duszebności skierowane. Ale strzegę swojej drogi. Bo jeśli jej strzegę i nie chodzę tam, gdzie jest zło, to pozwala mi strzec również mojego serca, w którym jest złożone słowo. Amen. Piękna, moi kochani, wskazówka dla nas. Kiedybyśmy otwarli kolejną wskazówkę, Efezjan, i w liście do Efezjan jest wskazówka w pierwszym, przepraszam, muszę ostrzej troszeczkę okulary do wymiany. Pierwszy rozdział 22. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. Bracie i siostro, mam do ciebie apel. Jeśli nie poddasz się pod nogi Jezusa Chrystusa, nie masz głowy, którą jest Jezus. Amen. Bo Słowo Boże mówi, wszystko poddał. I w naszym czuwaniu musimy się zastanowić, czy zostawiliśmy, tak jak dzisiaj było w proroctwach, cząsteczkę dla siebie. Czy sam nasz intelekt nie wytworzył Jezusa, który nam służy, a jest to duchowe bałwochwalstwo. Takiego, który jest na nasz użytek, który jest naszą miłością, bo wszystko nam wolno. Ale Słowo Boże mówi, wszystko nam wolno, ale nie wszystko, co buduje. I kiedybyśmy dalej jeszcze chcieli przeczytać, to otwórzmy Hebrajczyków. I w Hebrajczykach 2:8 ukazuje nam kolejną sekwencję właśnie tego dobrego wyboru drogi. Wszystko poddałeś pod stopy Jego. A poddawszy Mu wszystko, nie pozostawiłeś niczego, co by Mu nie było poddane. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że Mu wszystko jest poddane. A więc widzimy, że my przystępujemy wtedy do tego poddania czym? Wiarą. Nie naszymi doznaniami umysłowymi, nie naszym doświadczeniem, ale Słowo Boże wyraźnie mówi. Jeszcze teraz, prawda, to poddanie musi być w czym? W wierze, a nie w oglądaniu. I to jest kolejna cecha tego poddania się pod stopy Jezusa, pod nogi Jego. Widzimy raczej tego, który na krótko uczynnie został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienie śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. A więc widzimy, moi kochani, tutaj kolejną rzecz. Zakosztował śmierci za każdego z nas. Ale jeśli my wybierzemy tą drogę,
poddamy się pod stopy Jezusa, to również zakosztujemy zmartwychwstania. Amen. Coś niesamowitego, coś niewyobrażalnego. Coś, czego nasza duszebność nie doznaje, bo przecież teraz jeszcze, prawda, prawo Boże w nas wytwarza tą myśl, z prochu powstałeś i co? I w proch się obracasz. Jest to wbrew naszemu doświadczeniu intelektualnemu, umysłowemu, ale to się stanie, amen? Bo to jest z wiary. Z wiary jesteście zbawieni z łaski za darmo, aby się nikt nie chlubił, amen? Wszystko mu zostało poddane pod stopy Jego. Chwała Tobie, Panie Jezu. Pycha jest najgorszym grzechem. Ona jest bardzo małym ziarenkiem. Jeszcze mniejszym niż ziarno gorczycy, ale dewastuje nasze zbawienie i dewastuje nasze życie, abyśmy pamiętali. Bo Bóg co? Pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Moi kochani, dalej, kiedy byśmy przeczytali, widzimy raczej teraz, który to już żeśmy czytali, przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawca ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienie. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nas nazwać braćmi. Jezus uniżył się, wyparł się boskości. Ale kiedy my kroczymy drogą uświęcenia, tak jak żeśmy dzisiaj słyszeli w proroctwach, nie będzie się wstydził nas nazwać braćmi. Halleluja, co za pokora. A my stopniujemy braterstwo tu na ziemi. Nie przebaczamy. Czuwajcie, bracia i siostry. Ja również chcę czuwać. Będziemy teraz omawiać postawę Judasza. Bardzo na to zwróćmy uwagę. Postawa Judasza to druga postawa. Postawa Judasza to jest druga postawa. To postawa obłudy. Kiedy patrzyłem na synonimy obłudy, w jednym ze synonimów jest zjawa. Ciekawe, prawda? Zjawa. A więc postawa obłudy wyprodukuje w naszym umyśle pewnego rodzaju zjawę. Ja mam rację. A ja myślę, że to jest tak. Zjawa ma to do siebie, że ona może zniknąć jak bańka mydlana. I tak porównanie do tego, prawda, że kiedy taka zjawa, taka nauka, kiedy takie coś, co mi się wydaje, jest porównane z tak zwanym ostrym mieczem obusiecznym, jakim jest słowo, znika jak bańka mydlana. Ale czy znika postawa z człowieka? Nie. Ponieważ tak jak żeśmy mówili na początku, ta zjawa już jest w sercu, to zło jest w sercu zakorzenione, a przeciwnik, diabeł, może je bardzo łatwo wydobyć. Wstrzelić myśl do serca, aby tak uczynił. I wielu ludzi idzie za tą obłudą, za zjawą. Przeczytajmy teraz adekwatny werset do tego i pamiętajmy, że jeden ze synonimów obłudy to zjawa. 5-6 werset Ewangelii Jana, 12 rozdział. Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A więc widzimy, że Judasz podważył, prawda? Podważył to, co uczyniła Maria. A więc widzimy, że przeciwnika nie musimy daleko szukać, prawda? W Chinach czy gdzie indziej. Przeciwnika mamy blisko. Judasz był jednym z uczniów Jezusa, jednym z apostołów. I w pewnym momencie, tak jak dzisiaj żeśmy mieli w proroctwie, wydawało mu się, że Bóg nie wie, nie widzi. Tak jak żeśmy dzisiaj słyszeli w proroctwie, Bóg wszystko widzi. Ale zobaczmy, jak zagrał na po prostu biznesie, prawda? Nawet wymienił cenę tej maści, znał. Czemu tego nie uczyniono? A to rzekł nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewskiem sprzeniewierzał to, co wkładano. Widzimy? Był złodziejem.
Słyszeliśmy dzisiaj, że byśmy nie kradli. Nie kradli Bożego czasu, który mamy do dyspozycji. Nie kradli Bożych funduszy. Nie kradli wielu innych rzeczy, ale pod tym, pod tą myślą jeszcze może wiele rzeczy się, prawda, zmieścić. Wiele zjaw naszych, które wytwarzamy. Wiele ułudy i obłudy. Pozornie pewne rzeczy też wyglądają dobrze. I tutaj, jak widzimy, Judasz stworzył pewnego rodzaju pozory, prawda? Chciał się kreować na tak zajętego ubogimi i biednymi. A więc jego usta wypowiadały nie to, co jest w sercu. Wszystko to dobrze wśród tych, którzy tam byli zgromadzeni, brzmiało. Aczkolwiek, prawda, Słowo Boże, jak ostry miecz obusieczny, rozcina jego serce i mówi, jakie były, co, przyczyny i kim był. Więc dzisiaj też w proroctwie żeśmy to słyszeli, że Bóg wie wszystko i wszystko to będzie jawne. Może nie dziś, może nie jutro, ale staniemy przed Jezusem Chrystusem i zegnie się przed Nim wszelkie kolano i Jezus Chrystus odda wszystkim za dobro i za zło. I to też tyczy się sądu Bema, sądu Pana naszego Jezusa Chrystusa w stosunku co do Jego Kościoła. Abyśmy tutaj nie mieli złudzeń, że nagle zrobimy ładną minę i wszystko będzie okej. Słowo Boże mówi o sądzie Bema, o tym, że Jezus będzie sądził swój Kościół, a również i Jezus potwierdza, ja was nie sądzę, ale sądzić będzie was Słowo Boże, które co ogłosiłem. I ten nasz dzień ostateczny, on nastanie. Ten dzień ostateczny dla nas nastanie. I oby on był tym pierwszą sekwencją z Izajasza. Tym dniem radości i dniem tego, co będzie dla nas dobrą informacją. Bo kiedy byśmy z Izajasza przeczytali drugą sekwencję tego wersetu, to jest straszny dzień. To jest straszny dzień, którego ani sobie, ani wam wszystkim tu zgromadzonym nie życzę. Ewangelia Łukasza pierwszy, kiedy byśmy otwarli również tej postawy Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Jezus tu taką wskazówkę daje, prawda? Ona tyczy się grup społecznych tamtego czasu, ale ona też również nam ukazuje to, co w innych sekwencjach Słowa Bożego nam musi zwrócić uwagę. 12 rozdział, pierwszy werset mówi tak. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów. To jest czego? Obłudy. A więc widzimy, prawda, że w zasadzie Judasz wyprodukował kwas. Jedna kropla kwasu co? Zakwasza cały zaczyn. I Jezus mówi, strzeżcie się tego, a jeśli czegoś się mamy strzec, to musimy być w stanie czego? Czuwania. Musimy być w stanie czuwania. I tu jest taka wskazówka, moi bracia i moje siostry, abyśmy się strzegli tego kwasu. Ale przechodzę dalej. Pierwszy Tymoteusza, chcę, byśmy otwarli pierwszy list Tymoteusza. I pierwszy Tymoteusza 4:2. Uwiedzieni obłudą kłamców, naznaczeni w sumieniu piętnem występku. A więc widzimy, że kolejna cecha tej postawy ułudnej. Naznaczeni w sumieniach, co? Piętnem występku. Bardzo ciekawa informacja. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty w krwi baranka. Ale jeśli jesteś naznaczony piętnem występku, czyli piętnem grzechu, diabeł ma do ciebie przystęp. Abyś o tym pamiętał. Bracie i siostro, ja popełniam grzech, każdy z nas, ale jeśli wyznajemy grzech i jeśli jesteśmy w Chrystusie, to krew Jezusa obmywa nas. List Jana, można to sprawdzić. Ale jeśli pozostaje piętno występku w twoim sercu,
Nie łudź się, że przeciwnik tego nie wykorzysta. Wytworzy w tobie zjawę tak piękną, że będziesz myślał, że to jest co? Rzeczywistość. To jest niebezpieczne. Piętno występku. Przy powieści Salomona o pięknie występku również mówią, otwórzmy. Przy powieści Salomona, 11 rozdział. I 9 werset. Niecny ustami niszczy swojego bliźniego, lecz przez roztropność zostają wybawieni co sprawiedliwi. Czy Judasz nie zniszczył tego, co zrobiła Maria ustami? W piękny sposób. Ale jest tu nazwany kim? Niecnym. Ale sprawiedliwy, który żyje według sprawiedliwości Bożej, nie swojej, dostąpi wyzwolenia z tego. A więc widzimy, że bardzo często tu na bazie Judasza niecny występek może pięknie brzmieć. Obłożony pięknymi płatkami róż, ale jest niecny. Jest zjawą i złudą. Tylko Słowo Boże. Tylko Słowo Boże jest tym, co Bóg nam pozostawił. Amen. Ono jest nauczane przez Ducha Świętego. A również przez naukę apostolską i również przez tych, których Bóg poruczył to, aby czuwali nad duszami. Tak jak mówi list do Hebrajczyków. Oni to zdadzą sprawę, prawda, z tego, w jaki sposób czuwali nad duszami. I kiedybyśmy otwarli teraz 5 Księgę Mojżeszową, jest tutaj zalecenie, aby nie popaść w tą niecność i nie popaść w tą złudę. 5 Księga Mojżeszowa ukazuje nam to, i tak jak na początku powiedziałem, co już powinniśmy my wiedzieć wszyscy, ale gwoli przypomnienia w 19 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej będziemy czytać pewnego rodzaju sekwencję, która jest pewną receptą dla nas, abyśmy wybrali dobrą drogę. Abyśmy wybrali drogę czuwania, abyśmy wybrali tą cząsteczkę, która również i nie była odjęta Marii. 19 rozdział, 16 do 18 wersetu. Nie będziesz szerzył oszczerstwa. I dzisiaj to, żeśmy też słyszeli w proroctwach. Nie będziesz szerzył oszczerstwa wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swojego bliźniego. Jam jest Pan. Nastawanie na życie bliźniego, nastawanie na brata, siostrę, to jest właśnie to, że szerzy się na jego temat pewne oszczerstwo. Coś na ten temat wiem. Coś na ten temat wiem. Ale zawsze brat Tomek i Czesiek mówi, że to jest wkalkulowane w naszą służbę. A w innym miejscu Słowo Boże mówi, nie sądźcie co po pozorach. I nie będziesz tego robił. Wielu ludzi to i wielu braci i sióstr to robi. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści. Kolejna rzecz wybrania dobrej cząstki. Wejrzyjmy w siebie. Tak jak wejrzał syn marnotrawny w siebie. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści, bo nie ma miejsca na Słowo Boże i nienawiść w jednym miejscu. To jest trudne. Jeśli ktoś mnie, pamiętam to doświadczenie, bardzo bliska mojemu sercu osoba, tak mi dogryzła, że prawie przez godzinę musiałem wołać, żeby ta nienawiść odeszła ode mnie. Ale my musimy czuwać, bo serce jest złe. I tak dalej czytamy. Nie będziesz chował w sercu swojej nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie poniósł za niego, co? Grzechu. Ha, to jest kolejna rzecz. Kiedyś żeśmy na grupie domowej mówili o napominaniu. A tutaj mowa jest o gorliwości. O gorliwości w czuwaniu. Ale ja myślę, że jeśli my kogoś napominamy, to napominamy jako ludzie duchowi, których do tego powołał Pan. Ta sekwencja jest jednym z listów, teraz już nie pamiętam, ale Paweł mówił o napominaniu
do którego go powołał Duch Święty. W łagodności i w miłości i w cierpliwości, etc., etc. Natomiast my bardzo często wydajemy wyrok śmierci. Ale to nie na dziś. Kiedybyśmy teraz, moi kochani, przeczytali jeszcze jedną rzecz, dlatego specjalnie ci powiedziałem, że dziś przeszedłem na emeryturę po 43 latach pracy w ruchu ciągłym. Niedziele, święta, soboty, tak jak to jest w kalendarzu tego świata, bez przerwy, nocki. I już widzicie teraz, prawda, siwy włos. I to jest w zasadzie skierowane ku młodszym ode mnie. Ku starszym nie, bo tutaj moi bracia są starsi, wielu również z was jest starszych ode mnie. I zawsze pouczenia starszych w moim domu rodzinnym były świętością. Dzisiaj dzieci są w domach bogami, ja to powiedziałem kiedyś już z tego miejsca. Ale u nas w domu to było niewyobrażalne. Mówiłem, tu byłem wychowywany w takim rygorystycznym wychowaniu, gdzie jak gdyby wtedy nienawidziłem mojej babci. Ale kiedy ona zmarła i kiedy dopiero zaczęły wydawać owoce jej dyscypliny i jej nauczania, wtedy przeprosiłem i podziękowałem Bogu za taką babcię. I tutaj w 32 wersecie coś ciekawego i coś dla nas wszystkich. Przed siwą głową wstaniesz. Przed siwą głową wstaniesz. A dzisiaj młodzi w autobusach udają, że czytają, że słuchają, patrzą. Dzisiaj młodzi za pan brat ze starszym, za jedno, za dwoje, za troje. Kiedyś tak było. Mojej babci musiałem mówić za troje. Oni przyjdą i zrobią. Wy zrobicie. Będzie, daj, słuchaj, no Heniek, chodź no tu. Co? Oczywiście tu się włącza pokora, prawda? Która przebija mury. No. Mógłbym mu powiedzieć, jeszcze nie wiesz, co cię czeka. Ale teraz konsekwencja tego, moi kochani, że ty, młoda osoba i ty, który wyrażasz szacunek, dlaczego ci się to opłaca, że wstaniesz? Ciekawe, prawda? Zobaczmy. Przed siwą głową staniesz i będziesz szanował osobę starca. Tak okażesz swoją bojaźń komu? Bogu. A bojaźń początkiem? Amen. Widzimy? Ta inwestycja się opłaca. To był 19 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, 32 werset. Zapamiętajcie tę sekwencję, że jeśli ja jako młodszy okazuję szacunek moim braciom starszym i moim siostrom starszym, inwestuję w bojaźń Bożą. Amen? Inwestuję w bojaźń Bożą. Ja jestem Pan. A więc ta sekwencja kończy się tak i amen. Ja jestem Pan. Alleluja. I wracamy do Ewangelii Jana. Trzecia postawa. Omówiliśmy już dwie. Postawa Marii. Wybranie Jezusa jako swojego mistrza. Namaszczenie, prawda, Jezusa. A więc poświęcenie się, prawda, całkowicie temu mistrzowi. Naśladowanie go w swojej drodze. I mówiliśmy o niebezpieczeństwach i o tym, co się nam opłaca w tej inwestycji. Druga postawa Judasza, która wytwarza w naszym umyśle złudę, kończy się tragicznie. I tutaj, prawda, mówiliśmy o występku, o piętnie występku. I później na sam koniec tej postawy Judasza jest recepta dla nas, co powinniśmy robić. Aby nabyć mądrości Pana, naszego Jezusa Chrystusa i iść Jego drogami. I to było właśnie w 3 Księdze Mojżeszowej, 19, 16, 18 i 32 werset. Postawa wiary w Jezusa, to trzecia postawa. Otwórzmy ją również w Ewangelii Jana,
to jest ta trzecia postawa, 9-11 werset. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest. I przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. I tu znowu ujawniają się nam dwie postawy. Jedni lecą za cudami, prawda? I za emocjonalnymi doznaniami, aby zobaczyć Jezusa, jak to działa. I jest wielu takich. Ale w tej grupie, która przyszła, i która, ta grupa, ona ma potężną nadzieję. Zobaczmy, jest jeszcze taka podgrupa mała. I będziemy teraz o niej czytać. Bo też bardzo często zdarzają się tak, prawda, że no, przychodzą nasi sąsiedzi i mówią, ty jesteś zupełnie inny, prawda? Jakoś tak przestałeś klnąć, kradnąć. Jakoś tak ci się wszystko układa, ty jesteś inny. A więc oni widzą, prawda? No przecież nie ma rady, żeby nie widzieli. Analiza naszego umysłu, którego, prawda, Bóg do nas przewidział, jest, te synapsy bez przerwy tam śmigają, tam i z powrotem. Chyba, no, że jesteś alkoholikiem i już wszystkie szare komórki ci się, prawda, wydostały na zewnątrz z alkoholem. Tak to bywa. Ale Bóg nawet, tak jak ja kiedyś byłem alkoholikiem, wyrywa nas. Przyjdźcie, zobaczcie, że ponad 35 lat jestem wolny w Jezusie Chrystusie. Możecie przyjść i to zobaczyć. Ani jedna kropla w tej formie, która kiedyś niszczyła moje ciało i życie i ducha, nie przeszła przez usta moje w ten sposób. Bóg jest wielki. Amen. I kiedybyśmy dalej czytali, a arcykapłani naradzali się, aby Łazarza zabić. Wiecie, to nam w tej podgrupie, prawda, zawsze nam towarzyszy, i to jest błogosławiona rzecz, zawsze nam towarzyszy śmierć dla tego świata. Amen? Bo Jezus powiedział, macie umrzeć, co? Dla tego świata. No kiedy ci, którzy byli w tym świecie, kiedy ci, którzy w tym świecie rozdawali w tej grze karty, prawda, kiedy zobaczyli ewidentny cud po 4 dniach, co chcieli zrobić? Ten znak zniszczyć. To jest taka znowu troszeczkę podgrupa do Judasza. Ale czas nagli, nie chcę tego tutaj, wiecie, za dużo omawiać. Ale jeszcze przeczytam jeden werset. Chcieli go zabić, gdyż co? I to jest bardzo dobra grupa. To jest bardzo dobra grupa, którą mam nadzieję będzie nam towarzyszyła całe życie. Tam są dwie bardzo istotne informacje. Gdyż wielu Żydów z powodu Niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Amen? To była przyczyna. Ale wielu Żydów z tej podgrupy, o której żeśmy mówili, co zrobiło, odeszło. Skąd? Z tego świata, ze synagogi. Nie obawiali się tak jak rodzice ślepo przywróconemu wzrok, którzy doznali, prawda, tego cudu. Widzieli, że się urodził już ślepym. Wyparli się. Bo bali się, żeby ich nie wyłączono z czego? Ze synagogi. Ale wielu co? Odeszło. Wielu odeszło. I uwierzyło w Jezusa. I ja mam nadzieję, moi kochani, że my wszyscy jesteśmy tymi, którzy odeszli i uwierzyli w Jezusa Chrystusa. To jest dla nas wspaniała wiadomość. 15 rozdział Ewangelii Jana, kiedybyśmy troszeczkę dalej przeszli. 15 rozdział, 20 i 21 werset. Wspomnijcie na słowa, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą. A więc widzimy, że zachowanie słowa jest związane z czym? Jednak z prześladowaniem. Jezus mówi, jeśli mnie prześladowali i zachowali słowo w tych jednostkach niektórych, bo ono się w nie wszystkich zachowało. I to nie jest żadna przyczyna niemówienia o Jezusie, jeśli nas prześladują, bo to jest obietnica dla nas. Jeśli mnie prześladowali i was będą prześladować, to znaczy, że moje słowo będzie zachowane w tych, którzy was prześladują. Amen? Piękna obietnica. A jeszcze wielu z nich może, kiedy przyjdzie ich dzień i Duch Święty, prawda, motywowany przez Ojca, przyprowadzi ich do Jezusa.
I kiedy byśmy dalej, moi kochani, czytali, to jest Psalm 119, do którego jeszcze raz wrócimy. Psalm 119 i będziemy czytać z tegoż to Psalmu 157, werset. Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi, lecz ja nie zbaczam od przykazań Twoich. Amen. To jest kolejna wskazówka właśnie usiąść przy stopach Jezusa. Liczni oni są, więc to jest dobra dla nas informacja, że oni są liczni, ale ja z mojej postawy nie zbłądzę, nie skręcę z przykazań Bożych. I co z tego? Że oni lepiej wiedzą, że mają tytuły naukowe, 40 naukowych tytułów przed nazwiskiem. Ja nie zbłądzę i nie będę nie przestrzegał przykazań Bożych. To jest domena tych, którzy czuwają i recepta zwycięstwa. Drugi Koryntian ma koniec recepty, dwie i to już będzie wszystko. Recepta zwycięstwa. Drugi Koryntian, 4 rozdział, 7-11. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazała, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. A więc widzimy, że tu istotnie wskazuje nam Bóg, prawda, naszą sytuację duszewną. Naczynie gliniane ma to do siebie, prawda, że bardzo szybko się może rozbić. I to jest tylko po to, aby się okazało, że wszystko jest z Boga. Nie jesteśmy tutaj ani półherosami, tak jak w mitologiach, ani herosami. Ale to, czym dysponujemy, jest w naczyniu glinianym, które my jesteśmy. Duszebni, płaczemy, modlimy się, czasem się wstydzimy za siebie, bo to naczynie gliniane, kruche. I dalej, kiedybyśmy czytali, zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie rozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosząc, aby i życie Jezusa na ciele naszym się co? Ujawniło. Amen. To recepta. Życie Jezusa powinno ujawniać się na naszym ciele. I już kończąc, przeczytam jeszcze 8 rozdział Koryntian, gdzie mowa o tym, abyśmy właśnie w Jezusie zwyciężali. 8 rozdział Koryntian i 35 werset i poniżej. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codziennie nas zabijają, uważając nas za owce ofiarne. Ale Wy wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem z tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Czuwajmy w ten sposób. Amen.